Pszam do przodu? Nie, it's pcham do przodu. Pcham. Dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiem, kiedy oglądacie, ale zapraszam na kolejny odcinek. Oglądajcie do końca, bo zawsze warto. A jak jesteście tu po raz pierwszy, to od razu klikajcie subskrybuj, bo zobaczycie, że zostaniecie z nami na dłużej. Kawałek wcześniej, tam była też jakaś plażyczka. No, nie bardzo. Tu w ogóle jakaś wioska jest. Dwa kampery stoją. Więc niekoniecznie. I parę samochodów i jakaś buda jeszcze stoi. Zawracamy. No tutaj pewno jest plażyczek, tak więc poszukamy czegoś innego. Drogę, ale ta droga nie idzie w dół, bo my widzimy tam jest jakaś droga, bo widzimy po prostu tam dookoła, ale musimy znaleźć drogę, żeby tam dojechać. Popatrz, jak tam pięknie. Ciekawe, czy tam do tej zatoki zjedzie. Chyba tak. Ta droga chyba prowadzi tam do zatoki. Nie. Jest, siedzisz w tym. No, ale ci powiem, że jak popada, a ma padać, bo pokazuje prognoza, że będzie lało przez kilka dni, to może tam będziemy siedzieć aż nie wiem do kiedy, bo może nam się nie uda wjechać potem. Powietrze i wyjedzie. Powinno być okej, nie? Nie masz takich blindy.
niestety. Ten budynek z boku. Dzielisz? Nie. Nie może być. No, tu jakieś światło w ogóle jest. O, też pewnie jakiś bar. Nie. Może w lecie tu jest jakiś bar. A teraz... No, pięknie. Tak, tylko gdzie tu stanąć? Tak, no to fajnie, tu my byśmy bar. Musieli stanąć. Tu, po lewej. Tu jest równo. O, tu. O, nie, musi być jakiś bar, bo idą schodki tam. No. Dobra, zaraz się tutaj rozejrzymy i zastanowimy, czy chcemy tu być. Ale ładnie jest. Oni i tak potem sobie pójdą wszyscy do domu. A, spytałam tam w barze, czy nie ma problemu. I nie ma sprawy. Fajnie by było tutaj stać w tym miejscu, ale wiecie co, my tu już nauczeni doświadczeniem przestawimy mniej epickie, ale bezpieczniejsze miejsce tutaj pod tą skałką, bo ona nam da ochronę od wiatru, jakby była burza. A też nikt tak nie będzie nam zaglądał w gary. No i proszę, chata już stoi. No piękne miejsce. Tu są śmietniki. No niestety. Tu są śmietniki. A tutaj jest przepiękna plaża. Tam za mną jest widok na górę Athos. Ta góra, ten teren wokół tam jest terenem chronionym i trzeba mieć pozwolenie, więc można tam wejść na tą górę, ale tylko z pozwoleniem i my to nie lubimy za bardzo po górach chodzić, więc tam nie będziemy sobie głowy zawracać, ale niektórzy no, lubią takie atrakcje, tak więc tam jakby ktoś chciał. A no pięknie, no to tu wam będę gadać. A no i poszłam się zapytać tam do tego baru i tam było dwóch panów, młodszy i starszy, tak jakby syn, ojciec z synem i po prostu tacy zarąbiści i oczywiście, że tak i w ogóle już nas zaprosili, bo tutaj oni szykują otwarcie tego baru i w sobotę otwierają, będzie party i w ogóle nie wiem, czy aż długo, tak długo tutaj będziemy, ale no jest to bardzo kuszące. Już tak dawno nie tańczyłam. Ja, jedna z rzeczy, za którymi najbardziej właśnie tęsknię, to taniec, bo przez tego COVID-a to wiecie, po prostu no. Idę pływać. Słuchajcie, tak mi się teraz przypomniało historia o pływaniu. Jestem w takim pięknym miejscu. Popatrzcie. Po prostu cudnie tutaj jest. Woda jest przefantastyczna. I po prostu jest jak w akwarium. Normalnie jest tyle ryb, słuchajcie, jak w akwarium dosłownie. I tak sobie pomyślałam, opowiem wam. Tylko wiecie co, muszę sobie jakoś lepiej usiąść, bo tutaj siedzę po prostu. Ale szukałam kawałeczka cienia. Momencik. Znajdę sobie jakieś takie trochę lepsze miejsce. O, tu. Oprę się o ścianę. I tak sobie pomyślałam, że powiem właśnie historię o pływaniu. Ja nauczyłam się pływać dopiero po 30 i to było tak, że zapisałam się, bo jakby trochę tak przypadkiem. Znaczy trochę to jest tak, że czegoś tam szukasz, ale sam nie wiesz czego. Generalnie szukałam jakichś odskoczni, bo nie było mi dobrze w małżeństwie i no... Ach, no, tu dużo gadać. I wiecie, tak jakoś gdzieś mnie natchnęło, że kurczę, gdzieś bym coś pochodziła na jakieś zajęcia. I nagle poszłam na jakieś takie zajęcia, to była jakaś tam gimnastyka w wodzie i coś tam. Co myślałam, co fajnie, wodę to ja zawsze lubię. Mówię, to ja tam pójdę. No ale poszłam tam i okazało się, że wiecie, tam takie panie były, no super były sympatyczne. Takie panie w wieku, wiecie, podeszłym, nie wiem jak to ładnie nazwać. Super, no, kobiety były fantastyczne, ale szybko się okazało, że wiecie, no tam trochę mi się nudzi, nie? Bo po prostu
No, to nie była taka gimnastyka jakby dla mnie odpowiednia. No i spytałam się tej babeczki, bo babeczka, która prowadziła, była bardzo fajna i ja się jej pytam, czy ona jeszcze tam robi jakieś zajęcia na basenie, coś z wodą, bo ten... I ona mówi do mnie, no tak, tu my mamy jeszcze kurs pływania, nie, ale pani pływa. No ja coś tam pływałam, wiecie, umiałam się utrzymywać na wodzie, ale nie nazwałabym tego pływaniem. Nie mogłam dopłynąć tak, wiecie, swobodnie z jednego końca na drugi koniec basenu, więc co to jest za pływanie, nie? Więc mówię do niej, no to super, to kiedy tam są te zajęcia i się zapisałam, wiecie. I to okazało się dla mnie terapeutyczne. To po prostu dużo potem zmieniło w moim życiu, bo oczywiście tak nauczyłam się pływać, ale też wtedy to mi dało do myślenia, że góry można przenosić, że wszystko można. I to był taki przełomowy moment w moim życiu. Tak więc ja polecam terapię zajęciową dla wszystkich osób, które są w jakichś tarapatach, zapisać się na jakiś kurs i zacząć robić co innego. Mówię wam, to jest najlepsza rzecz, którą możecie zrobić. No i wygląda na to, że nie będziemy sami, bo właśnie przyjechał jakiś kamper. Denmark chyba, nie? Chyba z Danii. I też mają pieska. Wsiadam do przodu. Yeah, it's pcham do przodu. Pcham. Okay. Pcham do przodu. And this means like move forward. Yeah. Like nice. No matter what happens in life, like always. Just go on. Go on, yeah, carry on. Yeah, she pushes, I drive. Go. Sort of, yes. Hi. Who I'm are Raul. You? Nice to meet you, guys. Okay. Yeah, that's the camper van me and Joel built. And where are you from? Germany, Berlin. Oh, Berlin! Yes. Okay, how long do you travel? Now or in total? Whatever, now and now in total. Now we have like 1 month for traveling. And in total it's like the second van I built. So it's the fourth or fifth car, like small cars always with just like beer box and a bed and small kitchen counter table. But that's now the first really proper one. Proper one. So I did in carpentry at your internship a few years ago, and I thought, yeah, maybe I could build something proper this time. Are you happy with it? Yes. So yes, it's the best car I own. Everything is made for. You look, I can. Okay. We have like a look. These. I'm working also in Berlin. Beer. With this, like, normally it's full of machines, now it's full of beverages, beer. He's also like these heating stuff, which you put on top of the stove. For because in Germany it's not allowed to drive with the open one. You always have to change it. It's nothing is allowed anymore. To pee, sport, electricity. Here's like wood, tables, tents for the beach. Also tools for tires. Yes, that's okay. That's the backside. Beautiful living room. And it's not finished in total, so it's just like a work in progress. Work in progress, like always. Yeah. For if you want to cook outside, you can just put the whole cooker like down here. That's cool. You can connect this. We have a gas grill for just change it. Here's a classic thing, like fridge, and here's a small extension for the counter table to cut. Exactly. Here's a sink and water, and we have also a small, like, just come in a small outdoor shower. You can take it and just wash the dog or yourself. Yeah, can you show? So we are going to have a presentation. Wow! No, no, you don't. Show yourself. It works.
It works perfectly, yes. Thank you so much. Sue, and that's our classic, yeah. Put it back in. Pop. Everything's always nice storage in the van. It's okay, I have to put this on. Normally it stays on the back side. Uh-huh. So there's the sink and everything. Cool. Oh, this is very nice. This is something I miss, like we don't have a sink. You don't have a sink at all? No. And washing is in a bowl? No, we don't wash in a bowl. I will show you in a moment. We have a small tank and like, but no, we don't use a bowl at all. But this is something I like. Bella, come on. That's coziest place, eh? I'm sorry, but she's like, that's no worries. The only one who gets like merry little bit territory is our dog. Yeah, here, this is also maybe something special. We have our closets are here. Bella. Here is like our storage. Yeah, we have like these things from IKEA to put them here. Okay. Oh, this is very clever. And then you just put it here and fold it, and then you have like a real, like almost a real closet, you know? Like at home. Mm-hmm. The second one is here also, so everyone's got his thing to do. Okay, this is very clever because then everything is organized. Yeah, you are not living out of the box anymore. It's a little bit more. Cool, you have t-shirts and all your stuff. Yeah, you can see what you've got. Yeah. Yeah, perfect. Like, all new design. That's cool, yeah? Yeah. So, and it's just one handle and you can just take it back. And just go back to have a seat. Cool. Yeah, I really like that. Yeah, this is very clever. Here's our dry toilet under. It's like the bucket you can take out. Do you use it? Just for I build it in because we move sometimes to cities and but we don't use it at all, and I when we was close to the city I use it one time to use it one time, but yeah, that's so I mean for normal if you are in nature you can go out like normal, and for the big business often we go to cafe, restaurant or stuff like this, or when you go shower on the beaches or toilets or stuff, there's always a possibility. And it's kind of, some people like it, some people don't like it to have a big business in the van. So, and one always has to move out or to go up. This is why we didn't really bother with toilets, because like, we can't imagine like being in one room and, you know, doing stuff. Come on. Exactly. That's the same. So it's the first trip the toilet is in. And we don't know if we keep it. I think I build it out when we get back. So, because you can always have a bucket or go somewhere and find your... Yeah, they're always like, there's a lot of space over there. The best thing, you just go out and have a folding. And then, you know, every time one person leaves the camp with this one, you know, he's going for big business. That's cool. So exactly, just that's the grab best your thing. Shit, exactly. And then it's fine. That's what you need. Yeah. That's it. Yeah, that's additionally for the oven. Yeah. And if you move this out, here's our 230 volt place, and here's the whole electricity thing. The second service battery. And that's a new charging, it's a four-way charger from C-Tech. It's 1 year on the market. That's a really crazy thing. It charges over 230 volts, over alternator, over solar module. And you can also put like electricity converted in 230 volts from 12 volt. Yeah, and you've got good access to this because this is also important. Yeah, that's really... And you've got a fireplace! And a small oven, yeah. That's the Canadian cubic mini wood stoves. Yeah, that's really cool. It's got this small one. It's got 2.3 kV, I don't know, kilowatt. We call it in Germany. I don't know the expression in English. Sorry. Yeah, but it's a small oven for tiny houses normally. It's after 20 minutes you have to open the windows because it gets like a sauna or that's really powerful, so It looks very small.
It looks like it. Yeah. The only thing, it goes a little bit fast down. So if you go sleeping and you have the clap a little bit open, you have to put a really big oak thing or a Spanplatte, which is not so. But it, this is burning long. Then you can put a big piece before you go for sleep, and then it stays hot till 6 in the morning. So, yeah. Wow. And that's really cool. Yeah. Good. That's that. Go and have a look. I will go and have a look. Pierwszy van, słuchajcie, gdzie mają namiot dachowy i wejście jest od środka, co jest fantastyczne, bo jak pada deszcz, to znaczy, że sobie mogą tutaj wejść bez wychodzenia na zewnątrz. I tu oczywiście jest klapka. O, widać klapka, którą potem zamkną, żeby mieć oczywiście całą przestrzeń tutaj. Aczkolwiek ten namiot jest malusieńki. Naprawdę najmniejszy, jaki widziałam do tej pory. No ale dają radę. Super. Very nice. Thank you so much. Thank you, you're welcome. Wow, such a brave dog! Hello! She was not swimming before this occasion. We make her for free swimming, SUP. We train her to the super water dog. Okay, Bella też chce spróbować. No, zobaczymy jak to będzie. Thank you for the ride. Yeah. Cool. That's my first time as a beast. First time? Yeah. Really? It's a birthday present. Oh my we god. We never did it before. Wow, you've been doing great. Well, yeah. Like it's quite cool with the. You just keep your legs kind of flexible. Uh-huh. And then. And that's it. That's it, yeah. Okay. You can start on the knees also and feel quite safe. Oh, this would be for me, like, because I'm like always afraid of everything. Yeah, I did one third around also on the knees. On the knees, okay. Yeah. Just to get a feeling of what. Good to know. Okay. But maybe. I didn't expect SUP to be that nice. Huh? Wypindrzyłam się dzisiaj do telewizji, to aż niedźwiedź mówi wow, bo już zapomniał. Kiedyś malowałam się i to sporo więcej niż teraz, bo teraz w ogóle się nie maluję, ale czasem tam trochę się poprawiam. Ale wiecie co,
Naszło mnie oczywiście na wspomnienia, bo zaprosili mnie niestety nie po to, żebym tam rozmawiała o podróżach, chociaż podobno o tym też mam kiedyś rozmawiać, ale chcieli, żebym porozmawiała, jak to jest żyć z psychopatą, bo ja napisałam taki artykuł na blog i polecam przeczytać wszystkim, nie tylko tym, którzy mają problem z tym, ale także właśnie tym, którzy nie mają problemu, kobietom i mężczyznom, bo to jest naprawdę temat rzeka i temat bardzo niezrozumiały i ludzie nie rozumieją, dlaczego kobiety są z takimi mężczyznami w tych toksycznych związkach, a to jest naprawdę bardzo skomplikowany temat i to nie jest łatwo. Nie jest łatwo być w tym związku i nie jest łatwo wyjść. Naprawdę bardzo trudno jest wyjść z tego związku. To jest jak uzależnienie. Normalnie jak uzależnienie.